Cześć, a może i dobry wieczór z tej strony CryptoBit. Słuchajcie, no mamy taką sytuację, jaką mamy na rynku i chciałbym o tym dzisiaj porozmawiać, Ponagrałem nagrałem kilka filmików wcześniej o tym, że co robić tutaj, tak? No, mamy ten konflikt, tak. No i teraz jeszcze chciałbym wam pokazać no, bardzo też niepokojące wiadomości, które pojawiają się w internecie. Zobaczcie, fundusz Fidelity Wise Origin. Przeprowadził odpływ tracąc 147 milionów dolarów, tak? a następnie ARK Bitcoin ETF z 84 milionów. Inne główne fundusze Bitcoin ETF, w tym BitTwys i Grayscale również odnotowały odpływ odpowiednio w wysokości 30,7 30, miliona dolarów. I zobaczcie, gdybyśmy tutaj sobie to wszystko popatrzyli, to odnotowuje 242 miliony dolarów w związku z napięciem na Bliskim Wschodzie. No i teraz, jak sobie jeszcze popatrzymy, moi drodzy, to zobaczcie, takie same mieliśmy wiadomości 4 września, 9 września, 9 września. Mamy 25 czerwca i ten cykl, jakbyśmy mogli zerknąć, no jest taki, można by powiedzieć, cały czas pogłębiający się. Mieliśmy tu jakieś wiadomości o tym, że no, wrzesień minie, pojawi się na horyzoncie październik. To już miesiąc, który no, będzie, można powiedzieć, takim zalążkiem optymistycznym, początkiem tego, żebyśmy weszli w jakąś tam fazę w końcu odragującym tą całą sytuację po tych spadkach, tak, gdzie zjechaliśmy gwałtownie w dół, gdzie Bitcoin spadł poniżej 50 tysięcy, no i te wszystkie wiadomości, które były przetwarzane, tak, lekkie odreagowanie. Bije historyczne te rekordy giełda w Stanach Zjednoczonych, a więc wszyscy są zadowoleni, tak, wiadomości zaczynają się poprawiać, a tu mamy nagle takie oto właśnie hocki klocki i nie chce mi się nawet patrzeć, no bo jak otworzy się Twittera, czy otworzy się różne inne wiadomości, no to mamy pokazywane, jak to zostało przeprowadzone przez ten odwet Iranu na, na, na Izrael. Tak? I teraz moi drodzy, no co w tym wypadku robimy? Ja oczywiście pokazuję Wam cały czas na tym moim portfelu tutaj Binance'owym i zobaczcie, co się dzieje. Po prostu jest pożoga, tak? Tutaj mam przegląd, czyli to wszystko razem. 7220, miałem 8150, a więc 1000 dolarów, moi drodzy, zleciało mi w ciągu, załóżmy, no nie wiem, 3-4 dni, tak? No, jakbyśmy to sobie to zobaczyli, ten PLS, zobaczcie, no to tak to się kształtuje. Zobaczcie, analiza aktywów z ostatnich 30 dni, czyli miałem pięknie rosnącą, a teraz zobaczę co się zaczyna dziać, tak? To wszystko można sobie tutaj na giełdzie Binance obserwować. Fajnie to jest czytelnie przedstawione. Ja nie reklamuję giełdy Binance i nikt mi za to nie płaci, moi drodzy. Ja no nie jestem żadnym tutaj naganiaczem, napędzaczem i nie ma tu moich linków afilacyjnych. Ktoś, kto jest w mojej drużynie, to dostanie coś tam, a kto nie jest w mojej drużynie, to nie dostanie, i tak dalej. Nie o to chodzi, moi drodzy. Chodzi o to, żeby po prostu pracę, którą czy zadanie, które mamy do wykonania, sobie ułatwić i żeby to wszystko było czytelne, żeby to nie trzeba było robić dziesiątek tysięcy operacji na czymś, czy dodatkowych programów, czy dodatkowych innych rzeczy, tylko mamy sobie to wszystko udostępniać w sposób prosty, łatwy, czytelny i zobaczcie tu mamy produkty wysokiego ryzyka mamy produkty średniego i mamy produkty niskiego ryzyka mamy to jest że jestem traderem konserwatywnym tak i, i to wszystko każdy może sobie zobaczyć i i to ja bym wam chciał pokazać e, że można można moi drodzy naszą tutaj całą tą historię sobie zobaczyć można tutaj sobie wszystko obejrzeć, mamy tu wszystko jasno opisane, jakie zyski są w ciągu 30 dnia i jakie procenty ja zarobiłem, tak, no bo cały czas pokazuję Wam właśnie tą perspektywę tego portfela, właśnie tutaj Binance, bo to jest mega czytelne i gdyby ktoś sobie zerknął, to mój zysk największy to jest 25%, nie jest to duży, ale jeżeli sobie właśnie przewartościowujemy to wszystko, co działo się w ostatnich miesiącach, to też nie jest to jakiś no, tragicznym osiągnięciem, tak? I znowu chciałbym się też również odnieść do ludzi, którzy tropią kogoś, którzy mają zadanie kogoś, nie wiem, o, 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 oberwać z szat i pokazać, jaki to jest ten człowiek zły na tym świecie i tak dalej. Mnie to w ogóle nie interesuje, ja nie zajmuję się takimi rzeczami i nie mam zamiaru się zajmować. Ja pokazuję po prostu, jak wygląda typowa Realna stopa zwrotu, czy e, zakupu, czy e, wejścia w świat kryptowalut, i, i, i to wszystko można sobie zobaczyć. Zobaczcie, analiza aktywów, to mamy wszystko pokazane, nic nie jest oszukiwane, to jest moje konto, są to realne pieniądze. Widzicie, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości, w realu. To nie jest jakiś program arkusz kalkulacyjny, że ja sobie coś dodałem, że ja sobie coś zrobiłem. To nie jest program jakiś, który mi przelicza, że można sobie wpisać, można sobie dodać i tak dalej. Jest to wszystko realne. Teraz, moi drodzy, jeszcze dzisiaj chciałem Wam pokazać to, że jest rzeczywiście ten odpływ, że ludzie mają strach, panikę gdzieś, że zobaczcie, wielkie fundusze wycofują, znaczy ludzie wycofują z tych wielkich funduszy swoje pieniądze. No, bo pf, nikt nie wie, jak naprawdę do końca zachowa się ten, ten konflikt, jak, i, i co będzie dalej, tak? Czy, ta, czy ta, ten odwet, ta agresja będzie dalej się pogłębiała i to będzie dalej wszystko się rozwijało? No, ale trzeba było zerknąć, co w tym przypadku trzeba zrobić. Słuchajcie, ja sobie tutaj, jak wiecie, zrobiłem moje ulubione i moi drodzy. Chciałem wam pokazać, że również ustawiłem sobie kilka pozycji. I zobaczcie, żeby nie było później, że na moim kanale to było niepokazywane, że ja coś zrobiłem po cichu, po kryjomu, że moi widzowie tego nie widzieli. Zobaczcie, ustawiłem sobie BNB, XRP, Jasmy, Fed, TT, RAJ. IOTEX i render. I takie pozycje sobie ustawiłem. Oczywiście one są diametralnie nisko poustawiane, bo gdyby rynek rzeczywiście dostał następny cios, gdyby rzeczywiście pojawiła się następna fala uderzeniowa, która wywoła tsunami, można powiedzieć, kryptowalutowe, no to potwierają się jakieś pozycje. Czy to, czy, to, czy to ma sens w ogóle otwieranie takiej pozycji, jeżeli nie wiemy, co się w najbliższej przyszłości może wydarzyć? Moi drodzy, jeżeli spadniemy jeszcze niżej od tych pozycji, to i tak, patrząc z perspektywy tego nadejścia, tych dobrych wiadomości w roku 2025, to gdzieś ten realny zysk będzie osiągnięty. Nie będzie może on liczony w 10x, a będzie liczony załóżmy w 100% zwrocie, o czym również komunikowałem wam i pokazywałem w moim ostatnim filmiku. I, i dlaczego jeszcze dzisiaj to pokazałem wam ten, ten mój PLN? Bo jeżeli sobie tutaj to wszystko kupię i później sobie wejdziemy w ten mój portfel spot, to moi drodzy, tutaj będziemy mieli zasygnalizowane za ile mamy średnio kupione te projekty i będziemy mieli w tym naszym tutaj PLN-ie, który będziemy mogli sobie wejść, będziemy widzieli jak ten zysk nam się kształtuje, tak? Zobaczcie, to jest o, o, obecnie e, co się dzieje na moim tym portfelu tylko, a weźmy sobie to 90 dni moi drodzy, a więc tak to wyglądało w ciągu ostatnich 90 dni tak, skumulowany tu mamy dzienny, tak zobaczcie, wszystko jest zyski minus 745 w obecnej chwili na 3 październik tak, tak to się mniej więcej kształtuje, tu mamy alokację aktywów, tak, w czym mam najwięcej ile e, e, procentowo to się rozkłada i to można, moi drodzy, sobie jasno i wyraźnie obserwować z pozycji 30-dniowej, z pozycji 7-dniowej, ale również tutaj mamy i dzisiejszy z 7 dni i z 30, tak? Czyli zobaczcie, że z 7 dni jestem 817 dolarów do tyłu. I dla osoby, która pojawia się na jakiejś giełdzie albo Marzy o tym, żeby zarabiać na kryptowalutach, to jasno i wyraźnie powinien być zasygnalizowany, w którym momencie jest i na której płaszczyźnie się znajduje. No i to jest według mnie mega czytelne i pokazuje nam, e w którym momencie e gdzie byliśmy, a oraz w którym momencie będziemy mogli się znajdować za jakiś tam czas, jeżeli te rzeczywiście zyski zaczną się pojawiać na rynku. I mamy wtedy jasno i wyraźnie określone, ile kupiliśmy, tak? Ile mamy zysku? Dzisiejszy PLN tutaj jest oczywiście tylko, ale to można sobie sprawdzić we wcześniejszym PLNie. A więc w dniu, w którym robiliśmy i to, co Wam pokazywałem przed chwilą, a więc to jasno też nam określa, jak to wszystko wygląda. Tak? 7238 zobaczcie, to cały czas lecimy w dół. I ostatni filmik był chyba na 7600, a więc znowu jesteśmy 400 prawie dolców w plecy. Jest to czas, moim zdaniem, żeby zweryfikować swoje pozycje do, 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 do tego, żeby być przygotowanym na jakiś scenariusz jeszcze bardziej e, krwawy niż teraz. Tak? Oczywiście są to pozycje, e, można powiedzieć, e, dokładane do tego, co mam też w portfelu, e, czyli uśrednienie tej ceny, ale gdybyśmy sobie poczytali o tych różnych mm, planach, o tym uśrednianiu ceny, o hodlu i tak dalej, to ludzie mają taką tendencję do tego, żeby cały czas do czegoś wracać, żeby co, cały czas coś porównywać, i wracają na przykład 5 lat do tyłu, albo wracają 7 lat do tyłu. I moim zdaniem, 7 lat czy 5 lat do tyłu, to była całkiem inny świat, to była całkiem inna historia, to były całkiem inne konflikty, to były całkiem inne mm, wzorce e, finansowe całkiem inna sytuacja finansowa. Świat się zmienia, moi drodzy, i nie cofa się do tyłu, tylko idzie do przodu i warto też być na to przygotowanym. Warto sobie właśnie znaleźć jakieś pozycje, żeby później ten zysk realizować. I to, co ja też mówię w moich filmikach. Myślę, że trzeba też się zastanowić, jaki ten zysk chcemy osiągnąć i w jakim kierunku pójść. Tutaj wrócę do tego rynku. No bo moim zdaniem, jeżeli sobie weźmiemy taki prosty przykład, na przykład Render, no to zobaczcie, mieliśmy, zobaczcie, mieliśmy wystrzał, tak? Eee, czyli z jakiegoś trzy to, to było takie wachnięcie. Zobaczcie, zaczęliśmy od 7, później mieliśmy taki ten spadek, to te złe informacje. Później poszybowaliśmy do góry praktycznie tu gdzieś w granice eee, można by powiedzieć, zaraz wam powiem, no już tak nie mówię samego szczytu, ale gdzieś w granicach. 6,30. Później mieliśmy zjazd do praktycznie 4,30, i później znowu mamy 50% zysku. No znowu jedziemy na 6,80 i znowu lecimy w dół. I teraz, e, patrząc na to, e, gdzie, w jakim punkcie byliśmy, no to mamy tak dwa razy po 50% można było z rynku zdjąć. A gdybyśmy tego nie, nie zdjęli od na samym początku, a kupili to po 4,30, Załóżmy tutaj, no już mówię to 4,30, to zobaczcie, wracamy do punktu wyjścia, dwa razy mogliśmy mieć po 50%, a mamy cały czas tą samą kwotę. A więc to też myślę, że warto sobie być przygotowany pewien, pewien pułap projektów, które przy 50% zysku no, po prostu upłyniać. I ja też myślę nad taką koncepcją, że nie wszystko będę trzymał do nie wiem, Bóg wie jakiego okresu, tylko po prostu będę realizował to, co uda mi się teraz załóżmy kupić. W tej fazie przejściowej, czyli w tym, co się dzieje teraz na bazie tego konfliktu Izrael-Iran, to będę też korzystał z tego, że to powróci do jakiegoś tam pułapu. Bo często zobaczcie, jest jakiś tam sufit, który ciężko jest przebić. Bitcoin wyszedł na 65, troszeczkę, troszeczkę pobył i mamy znowu. Przepraszam. Mamy znowu zjazd na granicę 60 tysięcy. Gdzie poleci. Część mówi, że jeżeli 60 zostanie przebite, no to mamy 50 możliwą z przodu. I ja gdzieś ustawiłem się też na innej, można powiedzieć, pozycji pod Bitcoin. Ale tu nie będę dzisiaj gmatwał, nie będę dzisiaj tu marudził. Pokazuję to, co jest w danym momencie. I te pary, zobaczcie, ja sobie cały czas obserwuję. Można by było też zobaczyć na sui, ale zobaczcie sui, jak powędrowało do góry. I ja moim zdaniem, ja bym się dopiero tutaj gdzieś zaczynał czaić na to, gdybyśmy byli gdzieś w granicach 1 dolar i, i może z lekkim kawałeczkiem. Ale to zobaczymy. Na razie myślę, że zobaczcie, siła wyprzedaży jest ogromna. I, i, i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie weekend a wiemy jak w weekend często zachowują się kryptowaluty no bo jutro już piątek, piątunio, piąteczek a więc to jest przed takim weekendem moje tutaj gdzieś pokazanie co co ja działam to co ja chciałbym sobie e, zrobić tak? pokazałem wam jakie pozycje sobie ustawiłem i zobaczymy ile z tego się otworzy jeżeli nie otworzy się żadna pozycja no to nie jestem znowu w, w złej, e, złej tutaj strony no bo mam już na portfelu tych Tokenów troszkę, tak? A więc też mogę sobie mieć taki komfort, że jak nie teraz, to może będzie znowu jakaś okazja, ale jest już część na portfelu, część będzie trzeba realizować zysków i tak dalej, i ta żonglerka jest cały czas w ruchu, tak? Także warto mieć koncepcję na to, co się dzieje i reagować na to. Nie, nie na siłę, nie na hamarze muszę to kupić, że o Jezus, jak nie kupię, to, to te pociągi zaczną odjeżdżać i tak dalej. Wszystko na spokojnie, moi drodzy, bo luz i chłodna głowa no to jest podstawa do tego, żeby realizować swoje zyski. Także serdecznie dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze. To jest mega ważne, jak ktoś ogląda... Już nie proszę o to, żeby nawet dawał komentarz czy udostępniał. Dajcie mu też łapkę w górę. No to napędza algorytm i to napędza wszystko. Także dziękuję serdecznie trzymajcie się. Do następnego. Cześć.